Topciu! Topciu, pora wstawać! O? Topik? A ty co mnie budzisz? Która godzina? Topciu, już jest 7, zaspałaś. Chyba twój budzik dzisiaj nie zadzwonił. 7 godzina? Dlaczego ty mnie dopiero teraz budzisz? No, przepraszam, nie wiedziałem, że powinienem obudzić cię wcześniej. Och, Topiku, przecież wiesz, że ja zawsze wstaję o 6:30, a teraz mam tylko pół godziny na to, żeby się wyszykować do szkoły. O nie, Topcia chyba dzisiaj wstała lewą nogą. Och, muszę szybko się ogarnąć, umyć zęby, ubrać się, uczesać, o rety. Och, wszystko przez Topika. Gdyby obudził mnie wcześniej, no to nie musiałabym się teraz tak spieszyć. Ach, kiedy moja siostra ma taki zły humor, to aż strach się bać. Może przygotuję dla niej coś pysznego na śniadanie. Ach, dobra, ogarnęłam się. Chyba zdążymy do szkoły na czas. Topciu, musisz zjeść śniadanie. Przygotowałem ci twoją ulubioną kanapkę z masłem orzechowym. Och, dziękuję, Topiku, kochany jesteś. Och, no i gdzie oni są? Przez nich za moment spóźnimy się do szkoły. Dajmy im jeszcze 5 minut, poczekajmy jeszcze chwilę. No dalej, Topiku, bo naprawdę za moment spóźnimy się do szkoły. No ale przecież to ty tak wolno szłaś. Och, wreszcie jesteście, już chcieliśmy iść bez was. O, masz nowe okulary, jakie ładne. A tak, tak, mam. Pokaż, mogę zobaczyć? No dobrze, Topciu, tylko proszę cię, uważaj. Jasne. Wow, ale ładne. Okulary jak okulary. No dobrze, Topciu, oddaj mi je. Proszę. Ojdź. O nie. O nie, Topciu. Zbiłaś moje okulary. Moje nowiutkie okulary. Nie chciałam. One niechcący mi upadły. Wiesz o tym, prawda? Przecież specjalnie bym tego nie zrobiła. Och, Topciu, chyba masz dzisiaj jakiś pechowy dzień. Najpierw zaspałaś, teraz zbiłaś okulary. Chyba masz bardzo pechowy dzień, ale zbiłaś moje okulary. Co ja teraz zrobię? Będę słabo widział. Oczywiście odkupię ci okulary. Przecież to nie Topci wina, na pewno tego nie chciała. Och. No dobrze, powiem wam teraz, jakie oceny dostaliście z pracy klasowej z biologii. Tomku, jestem zachwycona, dostajesz 5. Odpowiedziałeś prawidłowo na wszystkie pytania. Wiedziałem, że dostanę 5. Uczyłem się do tej pracy klasowej. Nie ukrywam, że Topik bardzo mnie zaskoczył. A czym? No jak to czym, Topiku? Dostałeś 4. Bardzo ładnie. 4? Wow, to chyba moja pierwsza 4 w tym roku szkolnym. Gratuluję. Topciu, nie wiem co się stało, ale ty dostajesz 2. Co? Proszę pani, ale ja jeszcze nigdy w życiu 2 nie dostałam. No właśnie, wiem, Topciu, dlatego też jestem zdziwiona. Zawsze dostawałaś same 5, ewentualnie 4, a tu nagle 2. Nie wiem, co się z tobą dzieje, ale chyba musisz się bardziej przyłożyć do nauki. Jeszcze bardziej? Proszę pani, przecież ja się bardzo dużo uczę. Może to jakaś pomyłka? Nie, Topciu, sprawdzałam twoją pracę kilka razy. Też ciężko było mi w to uwierzyć, że dostałaś 2. Ale nie martw się, będziesz mogła poprawić ocenę. Nie do wiary, że też ja dostałam 2, to aż niemożliwe. Topciu, co ty się tak smucisz? No przestań, 1 2, przecież nic się nie stało. Jak to nie? Jak to ja mogłam dostać 2, a Topik 4? Przecież to jest wręcz niemożliwe. Twój brat najwidoczniej dużo się uczył. Uczył się ze mną. Ja mu wszystko tłumaczyłam i dostałam gorszą ocenę niż on. Och, Topciu, to powinnaś się cieszyć, że tak pięknie nauczyłaś brata, że dostał 4. No masz rację. Po prostu jest mi przykro, że dostałam 2. Biedna Topcia. Ma dzisiaj naprawdę pechowy dzień. Topciu, a może byśmy poszli coś zjeść po lekcjach? Co ty na to?
No właśnie, coś pysznego. Jedzonko zawsze poprawia humor. No sama nie wiem. Chodźcie, otworzyli taką nową knajpkę. Na pewno będą serwować przepyszne jedzonko. No dobrze, niech będzie. To tutaj, Topciu. Zobaczysz, taka pyszna tajska zupa na pewno poprawi ci humor. Ja poproszę pikantną. Ja też chcę pikantną. Och, ja bardzo nie lubię ostrych rzeczy. Chciałabym zjeść łagodną zupę. Nie ma sprawy. Pan tutaj robi przepyszne zupy i pikantne, i łagodne. W takim razie poprosimy dwie pikantne i dwie łagodne. Topciu, chodź, usiądź tutaj. Dziękuję, Topiku. Proszę, Topciu, twoja porcja. Dziękuję. No ciekawe, czy naprawdę jest taka dobra ta wasza zupa tajska? Ja ją uwielbiam. Jest przepyszna. O, trochę pikantna. Ale myślałem, że będzie bardziej ostra. No dobrze, to teraz moja kolej spróbować. Ha? O, rety! Tragedia, jaka ostra! O, bardzo pikantna. Uch, nienawidzę, kiedy coś jest tak pikantne. Ojej, wybacz, chyba pomyliłam miski. Tobie dałem moją bardzo pikantną zupę, a sobie wziąłem tę łagodną. Moja nie była taka ostra. Uch, nic się nie stało, w plecaku mam wodę. Zaraz, zaraz. Gdzie jest mój plecak? No jak to gdzie, Topciu? No na pewno gdzieś tutaj leży. O nie, zostawiłam go w szkole. Och, nie martw się, zaraz po niego pójdziemy. Do szkoły mamy tylko kawałek. Och, Topciu, ty naprawdę dzisiaj jesteś jakaś pechowa. A ty mnie nie wkurzaj jeszcze bardziej. Och, dobra, dobra, już lepiej w ogóle nie będę się odzywał. Och, jak ja mogłam zostawić plecak w szkole? Och, dobra, biegnę po niego. Topciu, przestań, przecież pójdziemy wszyscy razem. No, chłopaki, chodźcie. No, pamiętam, że kładłam go właśnie tutaj. Ktoś musiał go ukraść. Topciu, nie martw się. No przecież to nie jest jakaś wielka tragedia. Jasne, tam były moje książki, zeszyty, mój piórnik. Chyba tego szukasz? Czy to twój plecak? Tak, o, znalazła go pani. Tak, i zaniosłam do biura rzeczy znalezionych, proszę. Dziękuję, już myślałam, że go nie odzyskam. No widzisz, Topciu, plecak się znalazł. Och, już lepiej pójdę do domu, mam dzisiaj bardzo zły dzień. Nie dość, że zaspałam, zbiłam koledze okulary, dostałam dwóje z pracy klasowej, to jeszcze zgubiłam plecak. Och, marzę już tylko o tym, żeby położyć się spać, aby ten dzień się skończył, aby już było jutro. No już lepiej chodźmy do domu, Topciu, bo trochę zaczynam się o ciebie martwić. Masz dzisiaj naprawdę zły dzień.